perła! Dostanie, dostanie, dostanie! Ale siadło! Dobra, nie, 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 nie! Uciekam, uciekam, uciekam. Ja zapominam, że ona może biegać po wodzie. Dzisiaj, moi drodzy, jako pierwsi w Polsce wymaksujemy i przetestujemy nową zadymiarę Juju. Przetestujemy jej star powery oraz gadżety. No i oczywiście zobaczymy, jakiego ma nowego skinka. A wy teraz zobaczcie, jak wygląda przekozacki nowy skin do Max, Aniela Max. Tego skina możecie zgarnąć, wystarczy, że klikniecie pierwszy link, który znajduje się na dole i naciśniecie przycisk wesprzyj twórcę. W komentarzu napisz komentarz, chcę zgarnąć Max, a wyniki konkursu ogłoszę już jutro, kiedy będziemy testowali przedpremierowo nowego zadymiarza Shade'a. Więc jeżeli jesteś nowy na moim kanale, jeszcze go nie subskrybujesz, zrób to właśnie teraz, naciśnij ten czerwony przycisk, zostaw łapeczkę w górę, a teraz zaczynamy. Moi kochani, poznajcie nową zadymiarę, która nazywa się Juju, no i oczywiście poznajcie jeszcze jej ziomeczka, taką laleczkę Woodu. Ta laleczka nazywa się Gris. Trochę ciężka nazwa do wymówienia, więc ja będę na niego mówił albo pacynka, albo laleczka. Jak widzimy, laleczce wychodzi jakiś robak z oka. Śmiesznie to wygląda i ta postać jest naprawdę zwariowana. Tak wygląda nowy awatar z Dymiary. Spójrzcie na minę robaka w oku Gris. Mega śmieszne. No i moi drodzy państwo, zaczynamy. Tak wygląda podstawowa animacja. Ona go wskrzesza, tego Gris, bo miała go przed chwilą w ręku. Sprawdźmy jeszcze raz. Tak. Miała go w ręku, jako jakby taką różdżkę, rzuca nią o ziemię i on powstaje. Okej. Okay. Posłuchajmy jej dźwięków podstawowych. Okej, ma taki bardzo mocno amerykański akcent. Całkiem przyjemny jest jej głos. To teraz przeanalizujmy statystyki zadymiarza. Punkt życia 6000, szybkość ruchu normalna. Atak, energia żywiołów. Juju rzuca pociski wzmocnione przez otoczenie, w którym stoi, nadające im inne właściwości. Ziemia zwiększa obrażenia, trawa zwiększa zasięg, woda spowolnienie. Okej, obrażenia 2000, zasięg normalny, szybkość przeładowania normalna, cechy. Ten zadymiarz może przemieszczać się po wodzie. Tak jak wam mówiłem, ten zadymiarz jest zwariowany. Jej super atak to atak zaświatów. Juju przywołuje Gris. Ta upiorna laleczka Woodu wlecze się do najbliższego wroga i rzuca w niego raniącymi igłami. Czyli można powiedzieć, że to jest taki skarpetowy Spike. Punkty życia Gris 7200. Szybkość ruchu wolna, obrażenia 1600, zasięg normalny. Czyli obrażenia 2000 plus 1600, 3600. Zapowiada się ciekawie. Coś mi się wydaje, że to będzie najbardziej OP postać w grze. Oczywiście Juju jest na maksymalnym już poziomie. Gramy pierwszy mecz bez star powerów i gadżetów. Na początku standardowo arena treningowa. Zrozummy mechanikę tego zadymiarza. Stoimy na ziemi i rzucamy. Rzuciliśmy tym robakiem z oka Gris. Dobra, i po ile uderzamy? Leci robak, bum, 2000. Teraz sprawdźmy zasięg. Dorzucimy sobie delikatnie tutaj za płot. Jak wejdziemy w krzaki, rzucamy... O kurcze, prawie w to samo miejsce, a cofnąłem się o kilka kratek metrów Brawl Starsowych. I leci teraz listek, który też uderza. I zobaczmy, po ile taki listek uderza. Bomba. A, nie widzimy. Czekaj, schowamy się. O, tutaj będzie widać. Po 1600, dobra. No to teraz mamy jeszcze do przetestowania wodę. Jest i woda. I rzucamy z wody 1600. Dodatkowo za każdym razem, w zależności od otoczenia, na którym stoimy, pojawia się ikona nad naszą głową. Spójrzcie, mamy robaka. Kiedy wejdziemy w krzaka, mamy liścia. Kiedy wejdziemy na wodę, mamy ikonkę dzwoneczka z wodą, tak bym to nazwał. Jest to spore ułatwienie, dzięki któremu możemy się dowiedzieć, jaki aktualnie mamy aktywny czar. No to teraz rzućmy Gris. Leci Gris. Okej, atakuje. On też chodzi, dobra, ja myślałem, że on będzie stał w miejscu. On pełza powoli, zobaczcie. Ej, daleki ma ten zasięg. Nie powiem, że nie. Już widzę te challenge. Tylko Gris w Brawl Stars. Jeżeli chcecie, żebym nagrał dla was taki odcinek, gdzie wygrywam mecz grając tylko Grisem, no to łapka w górę. Mamy starcie solo. No ja oczywiście gram bez podnoszenia Power Cubesów w pierwszy mecz. Zobaczmy, jak ta postać sobie poradzi na maksymalnym poziomie bez Power Cubesów. Teraz mam zwiększony atak i trafię to Penny. Tak, trafiłem ją. Let's go, jeszcze raz. Pierwszy, prawie że pierwszy frag, dobra. Chowamy się do krzaków, obijamy El Primo. Teraz będzie trzeba mega uważać. Przecież to jest mega zarąbiste ułatwienie gry, że stoisz w krzaku, przykampiony i jeszcze masz dalszy zasięg. No i właśnie, w taki oto sposób likwidujesz chłopa na odległość. Niesamowite, dobra. Dajemy teraz pacynkę. I ona powinna zlokalizować chłopa. Rosa. Dobra. Cofnijmy się troszeczkę, bo on ma ulti, a ja nie chciałbym dostać z ulti. Dobra, jestem w krzaku i mój zasięg się zwiększa. Tak, raz. Nie trafiam. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Raz, dwa, trzy.
i Gris! Goń go! Powinieneś sobie z nim pora... Aha! Od razu mi go tak zbombił? To nieźle. Odejdź ode mnie! Odejdź ode mnie! Aha, aha! Ult! A ja jeszcze byłem aniołem, dobra! Ja jeszcze mam kartę anielską podniesioną, przepraszam, nawet nie wiedziałem! Zapomniałem, że ten sezon jeszcze to anioły i demony, dobra! Ale dzięki temu nie padłem! Ale plot twist, nie spodziewałem się tego, że będę miał protekcję. Dobra, szukamy oponenta. Jest i Griff, hop, hop, hop. Ale te liście długo lecą. Ale fajnie to wygląda, że listek sobie tak leci, jakby opadał swobodnie. Był taki leciutki. O kurczę, dobra, padam. Gris. Jedziesz z nim. Ult. Dobrze. Ciekawe zadymiasz, naprawdę ciekawy. I mamy teraz też tutaj cieszynkę, jak to wygląda. I nie wiem czemu, ale zniknął dźwięk. Coś zepsute jest w tej gierce. No to teraz przejdźmy do gadżetów i star powerów. Pierwszy gadżet nazywa się Mix Woodu. Kolejny atak główny ma siłę wszystkich trzech żywiołów naraz. O kurcze! Ciekawy jestem, jak będzie wyglądała ikona nad głową zadymiarza. Ale zobaczmy, mix wszystkich zaklęć to ziemia. Większe obrażenia, czyli zwiększy obrażenie, zwiększy zasięg i jeszcze spowolni. O kurcze, niezła mieszanka. Mamy to? No to teraz pierwszy star power nazywa się Gris w zbroi. O, Gris po przywołaniu ma zbroję. On i tak wystarczająco dużo już teraz ma życia. To co dopiero on będzie robił w zbroi. Sprawdźmy to. No to lecimy z meczykiem i zobaczmy. Używamy gadżetu i spójrzcie. Koło mojej głowy pojawiła się fioletowa ikona, która pozwoli mi dalej rzucić. I mocnie, dobra, gdzie ta Rose'a? Trafiam ją. Leci. Wow! Ale skondensowana dawka ataku. Widzieliście tą kulę? Mega dziwnie to wyglądało. Jeszcze raz. Rose'a. Bomba! Okej, dobra, tą Rose'ę będzie ciężko pokonać. Szybko, dobra, leży. A, to Frank! Gris, bierz go! Raz, dwa, trzy, uciekam! Dobra, dobij go! Let's go! Pokonany, ale Gris nie podnosi powerki psów, okej. Jeszcze raz, wybieram gadżet i spójrzmy, jak wygląda animacja. Strzelmy gadżetem gdzieś daleko, leci, co to leci? Aha, wszystko naraz złączone jakby w jeden wianuszek. A gdzie mój Gris? Okej, poko, dobra. O to co? Jedziesz z nim Gris? Zobaczcie, Gris ma tarczę, ma 7200 życia plus tarczę. Dawaj go! I padnę! Żyję, dobra. Dawaj go! Aha. Leży! Ale zwariowany meczyk. Dobra, powiem wam tak, ta tarcza będzie mega mocna. Ta postać strzela na dystans. Ona nie bije w walce wręcz, jak w przypadku niedźwiedzia Nity. On strzela na dystans, więc jak masz jakąś wolną postać, to i tak nie uciekniesz. Więc jak nagle taka pacynka wyskoczy ci z krzaków, a grasz Piperką, no to masz problem. Czas na drugi gadżet. Juju zyskuje czasowe wzmocnienie bazujące na otoczeniu, w którym aktualnie stoi. O kurcze, ziemia, redukcja obrażeń, trawa, niewidzialność, woda przyspiesza ruch. Nie wiem, ja chyba będę musiał sobie grać z jakąś ściągą, żeby wiedzieć, co dane otoczenie wzmacnia, a co zmniejsza. Dobra, kupujemy. To jest najbardziej skomplikowana zadymiara, w jaką grałem. No to teraz drugi star power. Paraliżujące igły. Atak Gris spowalnia też wroga na jedną sekundę. Czyli za każdym razem jak uderzy, to spowalnia? Ciekawe. To nikt nie będzie mógł przede mną uciec. Kupujemy. No to teraz gramy, testujemy drugie star powery, a w następnej gierce przetestujemy nowego skinka oraz stworzymy najlepszy build pod Juju. Dobrze. Przy naszej głowie jest robaczek. Kiedy naciśniemy gadżet... Okej. Okay. Dostaliśmy tarczę. Kiedy jesteśmy w krzakach i naciśniemy gadżet, to stajemy się niewidzialni, a jak wybiegniemy, też jesteśmy niewidzialni. Też! Przez chwilkę byliśmy niewidzialni, ale jaja. Dobra, to teraz gadżet naciśnięty na wodzie. Zwiększa prędkość ruchu. Fajne. To mi się podoba. Oto zagrajmy trameczek. Gramy tryb starcie z tercetem trójki na kozackiej zwariowanej mapie. Uwielbiam tą mapę. Na koniec jest niesamowita zadyma. A w dodatku mamy kozackiego zadymiarza, dzięki któremu możemy biegać po wodzie. Spójrzcie na to. Każdy z was z pewnością zna tą mapę i każdy z was z pewnością nieraz utknął tutaj na środku i został obrzucany na przykład przez Kiełka albo Tika z tej strony, z prawej lub z lewej. A teraz muszę sobie biegać po wodzie, rozumiecie to? Okej, uciekamy. Szybko. Mamy daleki zasięg, mamy i w spajka. Raz, dwa, trzy. Nie trafiłem ani razu, uciekam jednak. Edgar. Będzie przypał. Okej, porobiony. I ten spike dostaje, leży. Ja tutaj sobie szybko przebiegnę. Pyk. Zobaczcie, z gadżecikiem przyspieszył mój zadymiarz. Tik. Nie! Jest jeszcze ktoś w tamtej drużynie? Czy nie ma?
Edgar, dobra, dobra. A co ty chcesz, Edgar, mi zrobić? W krzaki, gadżet. Jestem niewidzialny. Niewidzialny na wodzie, widzicie to? Jaka wiksa. Dobra. Porobiony. I prawdopodobnie ten ból już mi zbombi tego tika. Albo nie, cofamy się, cofamy. Mam nadzieję, że ten ból padnie. Dawaj, Spike, dobij tego bóla. No niestety. Chłopaki wyjaśnili towarzystwo. No ale sami widzicie, ta postać zmieni całkowicie metę Brawl Stars. Więc nie dajcie się jej zaskoczyć. No to teraz wybierzmy nowego skinka. Pechowa Juju. Tak wygląda nowy skin. Proszę bardzo. Gris ma teraz takie przebranie. Nie wiem, za co ona jest przebrana. Ona jest przebrana za jakąś postać z monetami. Nie kumam stylówy. Ma jakiś dzwonek na ręku. Co to, kelnerka? Tak, to jest filiżanka kawy na głowie. Dobra, ona jest chyba kelnerką. Ciekawe. I teraz musimy się, widzowie, zdecydować, jaka będzie najlepsza kombinacja gadżetów i star powerów do tej postaci. Który gadżet był lepszy? Kolejny atak główny ma siłę wszystkich trzech żywiołów? Czy władczyni żywiołów? Juju zyskuje czasowe wzmocnienie bazujące na otoczeniu, że szybciej biegamy, mamy redukcję obrażeń i jesteśmy niewidzialni. Mi się wydaje, że miks Woodu będzie bardziej zaskakujący, taki bardziej ofensywny, więc przy nim raczej bym został i raczej częściej nim bym grał w trybie solo. A jeżeli chodzi o star power, to mi się wydaje, że zbroja czy spowolnienie? Uważam, że zbroja jest lepsza. Do tego jakbyśmy jeszcze dodali tarczę i jeszcze byśmy do tego dodali wzmocnienie obrażeń, albo nie, dodatkowy gadżet, dzięki któremu będziemy mieli 4 wzmocnione ataki, no to to mogłoby oddać. Zagrajmy. Jestem w drużynie z Tikiem i naszym zadaniem jest pokonać innych zadymiarzy przy pomocy nowego gadżetu, więc wpierw obijamy, a na końcu gadżet i dobijamy. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Na początku szybko otwórzmy skrzynkę i mamy perłę. Leci tam! Mój atak leci! Nie trafiłem. Dobra, dobra, dobra. Bonnie. Odejdź, Bonnie. Raz, dwa, 3, gadżet, leci, leci i pięknie, idealnie w łeb dostała, kozacko. Mamy 2 power cubesy kolejne. Perła, dostanie, 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 ale siadło. Dobra, nie, 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 nie. Szybko, Juju, Juju. Ale on mi uratował gierkę. Uciekam, 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 uciekam. Ja zapominam, że ona może biegać po wodzie. Dobra, szybko, szybko, szybko. Póki co zrobiliśmy 2 fragi, kozacko. Dobra, cofam się, cofam się. Bayron. Oj, 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 jest Bonnie, jest Bonnie. Gadżet! Gdzie jest ta Bonnie? Nie ma jej tu. Dobra, poczekajmy na żyćko. Schowajmy się gdzieś tutaj. Tyk. O kurczę, Frank! Dobra, on ich tam chyba wyjaśni. Coś mi się wydaje, że oni mają szans z Frankiem. Tak! Nie mają! Aha! Sami się pozamiatali. Nie wiem, o co chodzi. A, głowa Tika chyba wybuchła. Ha, to nieźle. Także, moi kochani, na dzisiaj to było tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Nie zapomnijcie mieć aktywnego kodu Farel w sklepie z przedmiotami, bo dla osób z aktywnym kodem Farel w sklepie rozdaję kozackie skiny. Tym razem mam do rozdania aż 6 skinów do Anioła Max, więc napisz jeszcze pod tym filmem dowolny komentarz. Widzimy się już jutro na teście nowego zadymiarza, więc subskrybuj kanał. Pa, pa.